Ogrody Hortulus w Dobrzycy to kompleks ogrodów pokazowych tworzonych już od ponad 20 lat z miłości do natury i z potrzeby dzielenia się tym, co piękne, z innymi. Położone są w województwie zachodniopomorskim w odległości około 7 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, 26 km od Kołobrzegu, 20 km od Koszalina i Mielna, 60 km od Darłowa i 300 km od Berlina. Łagodny klimat strefy 7b pozwala tutaj rosnąć roślinom, o których w innych rejonach Polski, gdzie zimy są mroźne, można tylko pomarzyć. W ogrodach można więc napotkać okazy roślin egzotycznych, z których najstarsze mają już około 25 lat. Stworzone jako pierwsze ogrody tematyczne Hortulus to 28 ogrodów w różnych stylach, z których niewątpliwie najciekawsze są ogrody zmysłów. To tam wzrokiem zawładną ogrody barwy, światła i cienia, słuch rozbudzą ogrody szumu, szelestu i dźwięku, a w spacerach będą towarzyszyć Państwu oszałamiające zapachy kwiatów i ziół. Każdego roku, wiosną, od początku kwietnia do końca maja, możecie podziwiać bajeczny kwiatowy spektakl. Tysiące tulipanów, narcyzów i hiacyntów we wszystkich możliwych barwach i oryginalnych, niespotykanych kształtach. Czerwiec jest eksplozją kolorów i nade wszystko zapachów kwitnących azalii, rododendronów, bzów i bylin. W upalne lato znajdziecie Państwo schronienie przed piekącym słońcem na zacienionych ławeczkach, wśród tysięcy kwiatów rabatowych, letnich bylin oraz wspaniałych kolekcji róż w wielu odmianach. Jesień w ogrodach. Od września do listopada. Choć czasem niedoceniana, jest najpiękniejszą mozaiką barw, zapachów i aromatów, a także romantyczną porą babiego lata. To najpiękniejsze podsumowanie i poetycki epilog dla ozdobnego ogrodu, pozostawiający w pamięci niezapomniane wrażenia na długie zimowe wieczory. Ogrody tematyczne Hortulus odwiedza co roku kilkadziesiąt tysięcy turystów z Polski, Niemiec, Skandynawii i Rosji. Mogą oni skorzystać z możliwości oprowadzania przez przewodników, ogrodników, pracujących na co dzień w ogrodach i znających historię i tajemnice pielęgnacji każdej rośliny. Oprowadzanie możliwe jest oprócz polskiego również w innych językach, po niemiecku, angielsku, rosyjsku i włosku. Dla dzieci i młodzieży prowadzimy zajęcia edukacyjne, pokazując, że ogrody to nie tylko uczta dla zmysłów oglądających je ludzi, ale także dobrej klasy restauracja dla ptaków i drobnych zwierząt różnych gatunków. Zwiedzanie ogrodów tematycznych Hortulus z przewodnikiem trwa około godziny. Po zwiedzaniu mogą Państwo wypocząć w Café Bar Barwinek, gdzie serwowane są dania z zebranych w ogrodach warzyw i owoców. Dla hobbystów i kolekcjonerów roślin mamy centrum ogrodnicze, które zaopatrywane jest przez naszą szkółkę w unikalne, rzadko spotykane okazy. Turystom poszukującym mocniejszych wrażeń i większej przestrzeni proponujemy nowe, udostępnione do zwiedzania w czerwcu 2014 roku ogrody Hortulus Spectabilis. Są one oddalone od ogrodów tematycznych Hortulus o 2 km. Tworzyliśmy je dla Państwa w tajemnicy już od 2003 roku i będziemy je rozbudowywać przez następne lata. Docelowo ten kompleks ogrodów będzie obejmował 30 hektarów. W czerwcu 2014 roku oddaliśmy do użytku około 6 hektarów i na tym obszarze znajdują się
Główna atrakcja to największy w świecie labirynt grabowy o powierzchni 1 hektara, długości korytarzy 3200 metrów i wysokości ścian ponad 2 metry. Spacery po labiryncie, jedną z trzech ścieżek, są znakomitą rozrywką. Zagubionych w labiryncie odnaleźć można ze wznoszącej się ponad labirynt, stojącej w jego centrum, wieży widokowej o wysokości 20 metrów, z której widać nie tylko labirynt, ale także otaczające go ogrody, a nawet Morze Bałtyckie. Dookoła labiryntu czekają na Państwa ogrody magii, czasu, przestrzeni, iluzji i wyobraźni, które można nie tylko zwiedzać. Mają one stanowić miejsce wypoczynku i rekreacji dla całej rodziny oraz fantastycznej zabawy dla dzieci i młodzieży. Po ogrodach Hortulus Spectabilis, w przeciwieństwie do ogrodów tematycznych Hortulus, można się poruszać wszelkimi wózkami, rowerkami, hulajnogami i na rolkach. Kamienne kręgi. Ludzie wrażliwi mogą odczuwać w nich działanie energetyczne. Kalendarz celtycki. Rodzaj horoskopu, gdzie każdy znajdzie swoje drzewo. Zgodnie z wierzeniami Celtów, drzewa są patronami ludzi. Dla miłośników pięknych założeń ogrodowych mamy tam przepiękne angielskie ogrody różane, angielskie rabaty bylinowe i partery bukszpanowe. Ławeczki pośród rabat, fotele i hamaki w brzozowym lasku zapraszają do relaksu. Zapraszamy Państwa do naszych ogrodów. Tutaj poczujecie zapach kwiatów, ziół, świeżo skoszonej trawy, siana, posłuchacie śpiewu ptaków, klangoru żurawi, kumkania żab, a w letni czas brzęczenia pszczół zbierających pracowicie nektar i muzyki granej przez świerszcze. Żaden, nawet najlepszy film, nie jest w stanie oddać tego, czego możecie Państwo doznać w naszych ogrodach.